Cześć, nazywam się Mariusz Burdach, pracuję w firmie Prevenity. Jeszcze to od razu na początku, bo później zapomnę, w niedzielę będzie prezentacja naszego kolegi, od razu zapraszam. No jutro Królewna Śnieżka rano, też zapraszam. O czym będzie prezentacja? Właśnie takich kilka rzeczy informacyjnych na początek. Po pierwsze, ona będzie dotyczyła głównie systemów Windows, więc jak... Więc, jak niektóre osoby no, mo może nie pracują albo nie są zainteresowane, to od razu tak na początku y, informuję. E, druga sprawa też, no, nie będzie aż tak bardzo techniczna e, ta prezentacja. E, tak. Z na początku zastanawiałem się, od, od, od czego zacząć i o czym, o czym tutaj by powiedzieć, ale generalnie zawsze mnie ciekawiły ataki. Tak? Zawsze media, właściwie już od bardzo, bardzo długiego czasu informują, że co najmniej raz w miesiącu jakaś firma y, no, jest przejęta przez, przez kogoś. Tak? I są to zazwyczaj duże firmy. No, jak to się dzieje, że tak duże firmy y, są... Są atakowane i właściwie jest to skuteczne. Co więcej, bardzo często okazuje się, że przy tych atakach nie są wykorzystywane żadne eksploity. Co tym bardziej jest dziwne. Chociaż no, może dla osób, które się zajmują bezpieczeństwem, niekoniecznie. Nie wiem, czy, czy słyszeliście, ale też jakiś czas temu gdzieś czytałem jakiś wywiad z jakąś osobą. Która była takim profesjonalnym pentesterem i okazywało się, że ona kompletnie nie miała pojęcia o tym, co robi. Czyli nie znała, nie wiedziała, co to jest SQL injection, nie wiedziała, co to jest cross scripting, i wiele jakichś innych rzeczy. Ona po prostu miała przeglądarkę i tylko modyfikowała parametry, które są wysyłane do serwera. Często okazywało się, że była w stanie znaleźć bardzo poważne błędy, o wiele bardziej poważne niż wiele innych, które znajdują osoby, które mają dosyć dużą wiedzę na temat budowy aplikacji webowych. Eee... Więc jaki będzie plan prezentacji? Podzieliłem go na dwie części, najpierw trochę o takich włamaniach, które są tutaj z naszego, z na, z naszego podwórka, ponieważ no, my jako też firma i ja osobiście brałem udział przy sprzątaniu po atakach lub w trakcie ataków, które miały miejsce w Polsce i nie tylko w Polsce. W ogóle jeszcze zapomniałem powiedzieć o sobie właśnie. Ja się głównie zajmuję analizą malware'u, informatyką śledczą, no i taką obsługą incydentów, pomaganiu przy, przy sprzątaniu, przy atakach czy przy ograniczaniu rozmiarów. Także powiem troszeczkę o takich przykładach. Czyli taka pierwsza część to będzie takie straszenie, a później druga to będą, to będą takie zalecenia no zalecenia, tak? Odnośnie tego, jak tutaj utrudnić atakującym pozyskanie informacji, no bo to, że się włamią, to raczej, raczej jest to możliwe, czy bardzo prawdopodobne, ale później, żeby maksymalnie utrudnić im już poruszanie się w sieci e, wewnętrznej. E, na początku od razu też powiem, no tutaj jest, nie wiem, czy część z was pewnie widziała, ktoś czytał nasz raport odnośnie ataków z użyciem serwerów KNF? Trzy osoby, mało, to dobrze, to czyli dobrze, że ten slajd został. Więc jakby co to polecam, jest to opisane krok po kroku, jak ten atak wyglądał, co tam się działo. E, można z tego wyczytać, jaka była przyczyna, czy, czas częściowo. E, dobrze, więc e, tak, no tutaj też nie będę tak wszystkiego szczegółowo omawiał. Generalnie, jeśli chodzi o ten atak, to na samym końcu tutaj, jak sobie zobaczymy na te dwa, dwa, dwie, dwie chmurki na końcu, to takim ostatnim elementem, właściwie przedostatnim, atakujących, jak już się włamali, to było dostęp do kontrolerów domeny, czyli generalnie ściągnięcie wszystkich danych odnośnie wszystkich użytkowników, wszystkich haseł użytkowników w danej organizacji, do której się włamali. I co jest smutne, to generalnie zajęło im to około jednego dnia. Od momentu, kiedy dostali się, to nie potrzebowali strasznie dużo czasu, żeby zdobyć te uprawnienia. I tak naprawdę, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie potrzebowali nawet żadnych exploitów, żeby to zrobić. No i właśnie mniej więcej o tym będzie dzisiaj ta moja prezentacja, jak utrudnić intruzom pozyskanie tych informacji. Po co oni to robią? A to po to, żeby już później, jak już mają, mogą właściwie być każdym użytkownikiem, no to wtedy uzyskują dostęp do tych danych, do których planowali od samego początku. Tak? Czyli, nie wiem, jest jakieś są jakieś raporty finansowe, albo może jakiś system bankowy. Który, który pozwala, nie wiem, na wypłacanie pieniędzy, na przykład z bankomatu, bez ograniczeń itd. itd. Wiele różnych przypadków może, może być. Więc oni już jak już mają, to zazwyczaj ta osoba, która ma dostęp do tego systemu, ma też konto w domenie e, i w, no, jest wtedy dużo, dużo łatwiej. I właściwie może to robić jako ta osoba i będzie mniej zauważona. E, tak, przy takim ataku jest kilka kroków, i generalnie przy każdym z tych kroków. E, na chwilę się zatrzymam, żeby tutaj omówić, co można było zrobić. Po pierwsze, w przypadku takiego rozpoznania, rekonesansu, no wiadomo, że nigdy nie jest tak, że intruz e, po prostu przy pierwszym połączeniu do, do naszego serwera od razu uzyskuje uprawnienia administratora. No czasami może tak być, ale jest to dosyć rzadko, a później tak wykonywane są pewne działania, które no widać. Więc generalnie e, tutaj w przypadku tych serwerów. Tej organizacji polskiej KNF, no, w logach było bardzo dużo informacji odnośnie prób ataków. Więc po pierwsze, no jakby ktoś patrzył w te dzienniki zdarzeń, to już by wiedział, że jest coś nie tak i mógłby zareagować od troszeczkę wcześniej. Druga sprawa jest taka, że no już gdzieś tam, w wrześniu, październik, pojawiały się informacje, że coś może być nie tak z tą stroną i też zostały zignorowane. Później już, jak już był ten etap ataku już na te konkretne instytucje nie tylko finansowe, ale też wiele innych, to też w dziennikach zdarzeń, jak już później analizowaliśmy stacje robocze czy serwery, no to było wiele informacji, które pokazywały, że faktycznie atak ma miejsce, więc to też świadczy o tym, że nikt nie patrzył i nie analizował tych dzienników zdarzeń na bieżąco. Co ciekawe, no, zdarzały się programy antywirusowe, które udawało się zablokować E, za, zablokować ten, e, te próby ataków. To były pliki podsyłane do stacji roboczych, e, albo właśnie w server albo we flashu, jak tutaj podałem. E, też Emmet okazywało się, że też był w stanie zablokować, więc jak ktoś miał, to mógł się uchronić przed atakiem. No później kolejny etap takiego ataku to też było rozpoznanie intruza w sieci wewnętrznej, więc on. Bardzo dużo hałasu robił, ponieważ skanował różne serwery w poszukiwaniu różnych podatności, różnych portów i też, jakby był ruch sieciowy odpowiednio monitorowany w sieci wewnętrznej, to udałoby się to wykryć odpowiednio wcześniej. Co więcej, podatności, które były wykorzystane, były dosyć stare. Czyli atak miał miejsce w wrzesień, październiku ubiegłego roku, a podatności były nawet z 2015, więc które zostały użyte. Tak jak już wcześniej wspomniałem, EMET był pomógł. to Teraz już nie mamy Meta. Przynajmniej firma Microsoft już powoli go wycofuje. Ale pojawił się nowy system, także od razu myślałem, że do, pomyślałem, że to dobra okazja, żeby go za, za, zareklamować. Gdyż no tutaj właściwie przechodzi prawie cała funkcjonalność, czyli jesteśmy w stanie chronić aplikacje trzecie, czego wcześniej w przypadku samego Windowsa 10 no, nie, nie było to do końca możliwe. A wiemy, że często w organizacjach dużych wykorzystywane są jakieś aplikacje, które kiedyś były kompilowane, nie mają jakichś tam odpowiednich flag, które zwiększają bezpieczeństwo aplikacji. Kolejne, co jeszcze z takich ciekawszych rzeczy odnośnie tego ataku? No tutaj okazywało się, że była to taka metoda wodopoju, czyli atak był za pośrednictwem z serwerów zaufanych, okazywało się, że oprócz Polski to są dwa takie kraje jak Meksyk i Urugwaj, czyli znaleźliśmy się wśród trzech takich bardzo ciekawych, przynajmniej te dwa to dla nas trochę egzotyczne są tutaj w Polsce. Co z takich rzeczy, które by dotyczyło administratorów? To jest to, że w pierwszej fazie takiej, takiej eksploitacji, ten exploit i ten shellcode, który się wykonywał, to tworzył proces, proces notepada. Tak, proces notepada, do którego następnie był wstrzykiwany jakiś kod, i ten notepad łączył się do internetu, żeby pobrać kolejny fragment. No to chyba oczywiste jest, że Notepad to nie jest aplikacja, która jest aplikacją sieciową. Więc generalnie też jest to coś, co można e, było dosyć prostą konfiguracją zablokować. <laughs> Czyli co do tej pory powiedziałem, to jakby wnioski są proste. Tak? Brak aktualnych poprawek bezpieczeństwa to jest jedna rzecz, tak i tutaj po kolei wszystkie, 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 wszystkie serwery, czy wszystkie nody, które uczestniczyły w tym ataku, tak? czyli serwery KNF, CNF, CMS dziurawe. Serwery, które, na których był były umieszczone exploity, to były dwa, to one już nie były w Polsce. JBoss na się też, też dziurawe. No i stacje robocze, które były infekowane, oczywiście one też były dziurawe, miały po, nie miały poprawek, no, już co najmniej pół roku. Co tam się dalej działo? Tutaj to właśnie to, to jest ten element, który myśmy sobie w naszym laboratorium odtworzyli, jak tam później ten atak mógł przebiegać, czyli jak przebiegał. No i okazywało się, że ten komputer, który był zainfekowany, w pierwszej kolejności, to na nim się nic nie instalowało. W pamięci tylko istniało, było złośliwe oprogramowanie, na dysku nigdy nie było, tylko ono było w pamięci i z tego komputera to były takie otwarte proxy do sieci wewnętrznej. I wtedy intruzi już z tego komputera skanowali sobie, e, skanowali sobie zasoby i też oni jakby sami manualnie podejmowali decyzję, czy atakujemy dalej, czy, czy nie. Tam było, jest taka jakaś była komenda kill, kill, że w tym momencie. To była, była ta stacja przejęta, porzucona. To, o czym chciałem też powiedzieć, to jest to, co się później działo. Właśnie to, już jak mamy włamanie, a później co się dalej dzieje, zazwyczaj, żeby uzyskać te dane, o które intruzowi chodzi. To jest coś takiego, co się nazywa lateral movement. Nie wiem, ktoś słyszał o tym? No, kilka osób kiwa. Ja, ja, prawdę mówiąc, dopiero niedawno się dowiedziałem, że jest taka nazwa dla, 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 tej techniki. Nawet zacząłem szukać w Wikipedii. Okazywało się, że to jest jakaś nauka jazdy konną. E, ale dwie rzeczy, które są, e, które są e, tam, które są często, bardzo często w atakach wykorzystywane. To są takie techniki pass the hash i pass the ticket. To sobie właśnie można poczytać, co, co dokładnie jest. Ja dosłownie króciutko powiem, o co chodzi. W przypadku pass the hash... Y y jest to, jak można tutaj z angielskiego, jest to hash, czyli wykorzystanie hasha. W przypadku systemów Windows i NTLM, protokołu wierzytelniania, hasło, niekoniecznie musimy mieć hasło. Wystarczy, jak mamy hash. Jest to dokładnie to samo. Możemy użyć tego hasza zamiast hasła i też jesteśmy w stanie e, wykonać jako zdalnie jakąś komendę na systemie. E, co więcej, jeśli się e, zalogujemy do systemu, to w pamięci pozostają te hasze. Windows je kaszuje i można je odczytać. W pewnych oczywiście warunkach i wykorzystać je do dalszego poruszania się po sieci wewnętrznej. Tutaj oczywiście takim popularnym narzędziem to jest oczywiście Mimikac najbardziej, ale nie tylko on, bo jest wiele jeszcze innych, które też pozwalają na, na robienie tego. Co ciekawe, myśmy robili taką symulację, ile zajmuje na przykład takie dużej instytucji ściągnięcia takiej bazy, no to jeden taki rekord to jest 91 bajtów, więc właściwie 20 tysięcy rekordów to jest tam około 1 megabajta. Także nie, nie, nie strasznie nie tak dużo. Tak? Szczególnie, że na którymś tam etapie e, analizy ataku no, mieliśmy tylko dostęp do ruchu sieciowego, ile tych danych jest wysyłanych i pobieranych i też czasami trzeba było na tej podstawie spróbować zweryfikować, co tak naprawdę ktoś robił na danym systemie. Co jest trudne, albo takie wróżenie z fusów, no ale próbowaliśmy. E, dru, drugim takim mechanizmem jest pasz de ticket, czyli to już jest protokół uwierzytelnia, uwierzytelniania, bazujący na tyketach, Też już nie wchodzi w szczegóły. Są dwa główne takie etykiety, TGT, czyli Ticket Granting Ticket i User Service ticket. Za pomocą tego jesteśmy w stanie sobie wygenerować coś, co się nazywa Golden Ticket albo Silver Ticket. Czyli taki ticket, który nam pozwala, właśnie też wykonywać czy robić jakieś operacje czy czyimś imieniu. To, co musimy mieć, żeby sobie taki golden ticket wygenerować, to hash konta właśnie tego, które, które służy do, do, do jakby do wystawiania tych ticketów, to jest trbtgt ono się znajduje tylko na kontrolerze domeny, czyli teoretycznie intrus powinien uzyskać dostęp do kontrolera domeny, żeby sobie jeść, żeby sobie ściągnąć ten hash i później już wtedy może sobie tam na jakimś innym komputerze korzystać z tego i generować sobie ticket dla, 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 każdej z, dla każdego z użytkowników w domenie. Jest jeszcze druga metoda, to co za chwilę o nie powiem. Co potrzebuje więcej? Docelowe konto, tak? czyli w czyim imieniu będzie ten ticket tworzył, nazwa domeny i seed to są rzeczy, które bardzo łatwo odczytać. To, co mówiłem, czyli utworzenie tego golden ticketu, to nie jest jakaś skomplikowana sprawa. To są trzy komendy, tak jak to jest pokazane, i już mamy. I możemy sobie w sieci wewnętrznej dowoli do każdego systemu się podłączać. Jest jeszcze taka ciekawa funkcja, nie wszyscy o nie wiedzą. W właśnie też to jest funkcjonalność Minikatsa. Skeleton, master key. Ktoś słyszał o tym? Otóż jest to coś takiego, że na kontrolerze domeny wstrzykujemy magiczny klucz. Tak, jak mamy ten magiczny klucz wstrzyknięty, to w tym momencie możemy też na każdego użytkownika się zalogować w sieci. No co więcej, czy jak już to mamy, to w tym momencie no, już intrus może, może robić coś więcej. Aha, jeszcze tutaj chyba jednej rzeczy. Zapomniałem. Tak. Tutaj jeszcze jest tak trzecie polecenie, DC Sync. No to właśnie wtedy okazuje się, że wcale niekoniecznie musimy podłączać się do kontrolera domeny, żeby sobie ściągać dane o użytkownikach, tylko możemy sobie synchronizować się ze stacji roboczej z tymi danymi, które są na kontrolerze domeny. Oczywiście część z tych rzeczy jest do wykrycia. I jak ktoś ma odpowiednie, nie wiem, zaimplementował odpowiednie mechanizmy, to jest w stanie wykryć to, że ktoś coś takiego robi. To bardzo często, to ja tutaj kilka wypisam. Oczywiście nie są to wszystkie rzeczy. Najczęściej wykorzystywane przez intruzów na, narzędzia czy komendy do tego, żeby zdalnie wykonać kod. Jak widać nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, są to standardowe komendy Windowsa. Task Scheduler, SC, AD, WMI czy PSX to są rzeczy, które no, na co dzień pewnie częściowo administratorzy wykonują, więc to jest bardzo często wykorzystywane przez, przez atakujących. Do tego, żeby gdzieś tam jakiś fragment kodu uruchomić na jakimś serwerze czy stacji. To, co jeszcze ciekawe jest, właśnie w przypadku takich uwag dla administratorów, to znajomość systemu. No tutaj, właśnie ten, ten jeden z tych malwareów, który który był na, przy, wykorzystywany przy tym ataku tak zwanym na KNF, no miał tych kilkanaście nazw usług, o tutaj bardzo słabo widać, ale wszystkie one były tak zbliżone i tak podobne do usług, które są domyślnie w systemie Windows, że no, jakaś osoba, która nie ma dużej wiedzy o systemach, to mogłaby faktycznie stwierdzić, że jest to jakiś legalny proces, tak jak gp-update na przykład. Więc druga taka, drugie, takie też oczywiste zalecenie jest mo monitorowanie, tak? monitorowanie dzienników zdarzeń, czego często są najbardziej podstawowe rzeczy, które powinny być wykorzystywane nawet nie przez osoby, które się zajmują bezpieczeństwem, ale przez administratorów, tak? czyli paczowanie i monitorowanie dzienników zdarzeń. Także to są rzeczy, które jak ich się nie robi, to widać jaki może być efekt. No, poza takim monitorowaniem dzienników zdarzeń, to jeszcze mamy narzędzia takie do analizy. Zachowań użytkowników to są i też i komercyjne, i darmowe. One są w stanie wykrywać właśnie takie zależności, że ktoś używa NTLM wersji pierwszej i loguje się na konto administratora, na jakiś mniej zaufany komputer, co może być właśnie podejrzane. Też na przykład odnośnie wykorzystania tych biletów, bo one też mają jakiś czas życia, jak jest dłuższy. Tam różne są zależności bardziej złożone. To już też nie, nie mamy czasu, żeby o tym. Żeby o tym opowiadać. No i taka już może niezwiązana do końca z, z zaleceniami dla administratorów rzeczą, ale akurat dokładnie przy tym ataku no, zawsze bardzo jest ciekawe, kto jest tym atakującym. Tak? No, nikt, kto, kto tak naprawdę zaatakował te instytucje w Polsce i w Meksyku, kto to był? Tak? No i tutaj bardzo ciężko to stwierdzić, nie mając dostępu do. Do całego przepływu danych w internecie. Tak? Okazało się, że są firmy, które monitorują taki ruch no i były w stanie e, wyśledzić e, to, no i wyśledziły, że tym takim, na końcu ten ruch kończony jest właśnie pod tym adresem IP. Co jeszcze było taki z takich ciekawych rzeczy, które nie wiem, czy tam może ktoś wyłapał, czytając raport albo czytając jakieś doniesienia, to było to, że było tam właśnie zaszyty tak jeden ciekawy mechanizm na tych stacjach niektórych skom serwerach skompromitowanych, był plik konfiguracyjny, on był zaszyfrowany, jak się go odszyfrowało, to były w nim nazwy domenowe jakichś serwerów. No To pierwsza, taka pewnie oczywista rzecz, jaką każdy zrobi, jaką myśmy to zrobili, to zaleciliśmy blokowanie tych. Tych, tych, tych serwerów, żeby po prostu nawet jak na jakichś innych komputerach w sieci wewnętrznej ten będzie się próbował malware połączyć z tym serwerami command and control, no to nie będzie mógł, bo blokujemy. Okazywało się, że w pliku wykonywalnym był mechanizm zamieniający, czyli jeszcze. E, pobiera sobie adres IP i jeszcze go kodował, odkodowywał i dopiero to był właściwy adres IP, z następowało połączenie. Czyli taki, taki sposób trochę utrudniający właśnie tak w pierwszej chwili zablokowanie tych serwerów CNC. No dobrze, tak jak już wcześniej powiedziałem, no zawsze jak po ataku, czy w trakcie czy po ataku, zawsze trzeba odpowiedzieć klientowi na pytania, gdzie się ktoś włamał, jakie miał uprawnienia, do czego uzyskał dostęp. Właśnie to jedno z tych trudniejszych rzeczy, jaki był motyw, czyli co tak naprawdę ktoś chciał uzyskać, włamując się do sieci, to już moim zdaniem jest dosyć trudna rzecz do, do, do weryfikacji, bo czym ktoś głębiej jest w sieci wewnętrznej i ma większe uprawnienia, tym trudniej go później wyśledzić. Tym trudniej sprawdzić, co on tak naprawdę chciał zrobić, do czego, do czego, chciał uzyskać dostęp. No i kto jest tym atakującym, tak? Też czasowo niektórych to interesuje. No to tutaj okazywało się, że ten adres IP, który tam wcześniej podawałem, ktoś gdzieś tam zobaczył w, na YouTubie stary, e, stary, jakiś nagrany program, w telewizji z Korei, z kolei południowej, która właśnie mówiła, że Korea Północna ich zaatakowała gdzieś tam w jakimś ataku na telewizję, no i okazywało, że te póle adresowe się idealnie zgadzały, więc wiadomo było, że jest to jakaś grupa, która jest powiązana z Koreą Północną. No dobrze. Kolejny przykład ataku, o którym też było głośno, że o tym możemy mówić, to był właśnie z życiem serwerów MEDOC. I tutaj też, no, jakie były błędy, jeśli chodzi o administratorów, to już też tego wszystkiego nie będziemy omawiali. Co, to, co dla tych, co nie wiedzą, to było bardzo to jest popularne oprogramowanie księgowe na Ukrainie i używane przez firmy, które no, prowadzą na Ukrainie jakąś działalność. To było, to oprogramowanie automatycznie pobierało update'y z serweru firmy, która dostarczała to oprogramowanie. No i co było właśnie ciekawe, to bardzo często to oprogramowanie było uruchamiane na prawach lokalnego administratora. Czyli generalnie, jak ktoś pobrał sobie ten update, to już. Miał dosyć duże uprawnienia w sieci, w której to oprogramowanie było zainstalowane, a dalej to już z górki można powiedzieć. Także ktoś się włamał do tej firmy, podmienił, podmienił update, no i w tym momencie tak naprawdę miał dostęp do każdego, do każdej z tych firm, która to oprogramowanie miała. Czyli po raz kolejny mamy tutaj taki problem, można zauważyć zaufania do, do dostawców, tak, czy zaufania do firm, które wydają się, że są bardziej zaufane, zaufane czyli właśnie firmy, które dostarczają jakieś oprogramowanie albo właśnie takie firmy publiczne. Wiemy jak w firmach publicznych, kto pracuje w firmie publicznej? Nikt się nie zgłasza. Wiemy jak czasami to bezpieczeństwo wygląda Przecież wiadomo, że w większości przypadków jest to związane z budżetem jaki, jaki dana organizacja ma ale no na pewno tam są te zabezpieczenia są dużo gorsze niż w firmach które mają większe środki na to no dobrze, no, tutaj nie będziemy się skupiali na samym ataku na tą instytucję, a bardziej na to, co na te firmy docelowe, bo okazywało się, że wszyscy, którzy mieli właśnie to oprogramowanie albo nawet mieli oddział na Ukrainie, też poniekąd im się oberwało i też w Polsce byliśmy u klientów, którzy po prostu też mieli problem ze stacjami roboczymi, ponieważ mieli wszystkie zaszyfrowane. E, propagacja, e, no, kilka takich rzeczy, no, nie wiem, takie istotne z punktu widzenia... Właśnie zaleceń dla administratorów to jest skompromitowane dane wyczytania, czyli generalnie, ponieważ uruchamiane było z lokalnym administratorem, sprawami lokalnego administratora, to okazywało się, że bardzo łatwo to narzędzie w sieci wewnętrznej mogło się upropagować. Oczywiście tam jeszcze był drugi wątek związany z eksploitami, tak? czyli też jak ktoś nie miał, oczywiście informacja o tych podatnościach jak już jakiś czas były znane, więc znowu, znowu się powtarza sytuacja, że jakieś tam systemy nie były e, spaczowane na czas. E, co się działo po uruchomieniu? Jak już malware dostał się do systemu, no to zaczynał szyfrować pliki, e, zaczynał, Ubierać dane o innych komputerach, żeby się szybko propagować na kolejne. Pozyskiwał dane właśnie uwierzytelniające, czyli też, no właśnie, mając lokalnego administratora, mógł odczytać informacje z procesu LSASS, odczytać hasze, jakiś kont i wykorzystywać je do łączenia się do kolejnych komputerów. Co ciekawe, w jednej z firm, w której pomagaliśmy im, chociaż nie za bardzo już było przyczyn, bo nie byliśmy w stanie odszyfrować te, tych danych, to y, wykorzystywane były konta programowania antywirusowego, czyli po prostu w sieci wewnętrznej był, działał sobie program antywirusowy, miał takie wystarczające uprawnienia, że wystarczyło szczytać sobie te uprawnienia i w ogóle miał, malware miał dostęp do całej sieci. Nie tylko w tym kraju, ale w innych krajach też. Co jeszcze z takich ciekawych ha, No Tutaj częściowo można było też. Jakby było, pewne rzeczy były dobrze skonfigurowane, to okazywało się, że nie wszystko było stracone. Przynajmniej system mogliśmy otworzyć. MBR. Nadpisywany był MBR. Na początku, a później po restarcie tablica MFT, czyli Master Fighter był w NTFS-ie. Więc w związku z tym, jeśli Ci co na przykład mieli e, włączonego, e, włączone UEFI i taką funkcję Secure Boot, to jak myślicie? Co się stało? No, oczywiście MBR się napisał, ale później ten kod się nie uruchomił, tak? czyli ten botlader się nie uruchomił, ponieważ on nie był zaufany. W związku z tym jak ktoś był w stanie sobie później ten MBR otworzyć, no to mógł sobie normalnie system wystartować, miał te pliki po, po, poszyfrowane, ale system działał. Eee... No, to jest też takie interesujące, bo nie wiem czy czytaliście, też taka ofiarą tego ataku padła firma taka transportowa międzynarodowa MERSK. Tak? i oni tam ostatnio ten szef IT opisywał na blogu, jak oni sobie wtedy z tym incydentem e, radzili. Tak? I że oni w ciągu jednego tam dnia musieli do wszystkich oddziałów pendrive'y rozsyłać z nowym systemem. Tak? Czyli to bardzo skomplikowana operacja logiczna, żeby to wszystko e, żeby ponaprawiać te komputery, żeby ludzie mogli pracować. Oprócz, oprócz jeszcze tych komentarzy, które wcześniej podawałem, wykorzystywanych w sieci takim bardzo ulubionym narzędziem intruzów jest PowerShell. PowerShell jest na każdym windowsie, w związku z tym, no, można go użyć do bardzo wielu różnych rzeczy. Ma po pierwsze, ma, ma ponadto dostęp do komponentów WMI i COM, czyli właściwie wszystko możemy na windowsie zrobić. Pewne payloady mogą się wykonywać z pamięci, więc na dysku nie zostaną żadne ślady, jakbyśmy chcieli. No i mogą też o, o, oszukiwać mechanizmy, które mogą być na stacji roboczej. No i właściwie jest wiele narzędzi, które powstało, które możemy sobie pobrać z internetu i przeprowadzić atak, i wykorzystywać to narzędzie do ataku. Zresztą nawet ostatnio, kilka dni temu, było, że jakiś bank, Gdzieś, gdzieś chyba w Azji został zaatakowany i w sieci wewnętrznej intruzi wykorzystywali właśnie Cobalt Strike, czyli jedno z takich narzędzi paryshalowych, do tego, żeby poruszać się po, po, po komputerach w sieci, w sieci wewnętrznej. Ja tutaj tylko szybko przejdę. No tutaj właśnie bardzo prosto, na przykład, wygenerować sobie, tak jak tutaj wcześniej była mowa, poprzedni kolega mówił o tym e, polskim hakerze, który wysyła te różne pliki e, z fakturami, tak? No to najprawdopodobniej on może sobie ściągnąć takie narzędzie, w PowerShellu wygenerować, tutaj też słabo widać, e, plik CHM, Excel, HTA, Java, JavaScript i coś innego, dać mu odpowiednią nazwę i to wysłać do klientów i już, e, e, i już próbować ich atakować. No to jest naprawdę to jest tylko uruchomienie, Skryptu plus dodanie URL-a, z którego się kolejny fragment PowerShell ściągnie. E, więc nie jest to nic skomplikowanego. Tutaj z takich zaleceń, na pewno dla administratorów, to jest to, że to bardzo łatwo można zablokować. Można zablokować to za pomocą dwóch rzeczy: albo mamy aplokera i po prostu blokujemy, e, blokujemy dla użytkowników zwykłych. Którzy są w zwykłej grupie użytkowników PowerShella, albo za pomocą firewalla, który jest na, na Windowsach, gdzie też no, PowerShell nie powinien nawiązać połączeń sieciowych, sieciowych. Czyli bardzo proste rzeczy, i tak naprawdę jesteśmy ochronieni przed milionami e, e, ataków, które codziennie mają miejsce te narzędzia też rzeczywiście są wykorzystywane do lateral movement, tak, czyli poruszania się po sieci wewnętrznej. I też mamy tutaj właśnie możemy jakiś komponent DCOM używać, czy PSExeca, czy inne, więc masa przydatnych skryptów, które pozwalają na poruszanie się po sieci wewnętrznej. No Cobalt Strike już mówiłem, dla mnie Cobalt Strike to w pewnym sensie jest takie narzędzie do zarządzania siecią, bo nawet jest interfejs graficzny, tak? a tylko właśnie dla osób takich, które ma mają zaatakować czy atakują infrastrukturę jakąś sieciową. No i ostatnia rzecz, te też, też PowerShellowa, nie wiem czy ktoś korzystał, Bloodhound, ktoś słyszał o takim narzędziu? To jest bardzo, bardzo przydatne właśnie, stąd też się bierze dlaczego jak się włamiał do instytucji, to zajmuje im to maksymalnie dobę, żeby mieć administratora, eee, czy dostać się do kontrolerów domeny. To jest narzędzie, które wykonuje dwie rzeczy. Po pierwsze sprawdza legalnymi narzędziami z poziomu zwykłego użytkownika, jacy użytkownicy mają jakie uprawnienia, czyli czy są na przykład w grupach lokalnych administratorów. To jest pierwsza rzecz, a druga, druga rzecz, to sprawdzają, jak, kto do komputerów, na których oni pracują, kto jest obecnie zalogowany. Później po zebraniu takich informacji za pomocą tego narzędzia można sobie porobić grafy i bardzo szybko jest nam w stanie to narzędzie podpowiedzieć, jak najszybciej jesteśmy w stanie dostać się, czy uzyskać dostęp do na przykład komputera e, osoby, która nas interesuje. Tak? Albo właśnie dostać się do komputera administratora. Jak zaczynałeś od tematu Windowsu, to jest wszystko o temacie Windowsy, jeżeli chodzi o narzędzie, tak? Tak, tak. E, Okej, okay. czyli tylko i wyłącznie Windowsy i, i ten sposób. A coś takiego na Linuxa? Powiedzmy, to że... znaczy część z tych narzędzi, o których tam wcześniej mówiłem, to na Linuxie też że możemy okay, można tak? ale ja tak ale... o to, tego Bloodhounda. Mhm. Powiedzmy, że masz taką sytuację... Nie, nie bo tutaj do... to są PowerShellowe narzędzia, więc nie wiem, czy pod Windowsem. Ja używałem tego pod... Czy tutaj też bardziej chodzi o to, ja mówię bardziej z perspektywy osób, które atakują sieć, tak, to zazwyczaj celem jest Windows i później już korzystając z konta zwykłego użytkownika coś tam dalej robią, tak, bo to od tego się zaczyna, że mamy konto zwykłego usera i wtedy dopiero gdzieś tam dalej szukamy, celem jest zdobycie administratora domeny. Okej, okay, znaczy ja troszeczkę <laughs> o czymś myślę, ale to że się złapiemy i podpytam później okay, jeszcze, dobra. bo nie chcę mówić na ogóle dokładnie. Dobrze, dobra. Także kilka takich podstawowych wniosków. Brak aktualizacji, już mówiłem, monitorowania, już naprawdę, ja się zajmuję 20 lat pod bezpieczeństwem, zawsze to samo. Nic się nie dzieje, więc mam nadzieję, że administratorzy trochę podniosą ten poziom i będą bardziej ciekawsze ataki. Nieprawidłowa konfiguracja, no właśnie uruchamianie usług na prawach zwykłego, na prawach administracyjnych. To, to są rzeczy, które po prostu na co dzień Mamy z tym do czynienia, konta w grupie lokalnych administratorów, no też rzeczy, których po prostu nie, po, nie, nie, nie powinno być. Tutaj czasami też w ramach pracy gdzieś widzę, podpatrzę u jakiegoś dużego klienta, konsolę do takiego narzędzia, które jest do zarządzania podatnościami, to się tak nazywa, czyli Vulnerability Assessment. No i okazuje się, że tam, jeśli chodzi o na przykład tam one mają takie informacje, te narzędzia pokazują, poziom na przykład ryzyka albo ilość podatności to to już idzie w miliony czyli to naprawdę nie jest wcale taka też trywialna rzecz panować nad taką dużą organizacją i paczować na bieżąco te systemy jak się okazuje no dobrze to teraz kilka takich zaleceń jeszcze tutaj jak to tego co mówiłem no to tutaj w przypadku tego lateral movement żeby ograniczyć atakującemu ten czas, do którego on zdobędzie to uprawnienia administracyjnego, no to yy, trzeba pamiętać o kilku rzeczach i teraz właśnie o nich, o, o nich opowiem. Po pierwsze, domeny nie są granicami bezpieczeństwa, a taką granicą bezpieczeństwa jest las. I tutaj za chwilę też troszeczkę trochę więcej o tym powiem. Jakie są ryzyka w ogóle? No to już się domyśliliśmy, tak, eskalacja uprawnień czy kradzież tych uprawnień w różny sposób. To jest ważne, tutaj przy tym wszystkim ważne są typy logowania. Nie wiem czy część z was na pewno wie o tym, że w Windowsie jest wiele różnych typów logowania i w zależności od tego jakiego typu logowania użyjemy, to te kredencjale nasze, które wprowadziliśmy na komputerze, na który się logujemy, one albo tam są, albo ich nie ma, albo można je użyć później przy kolejnych yy, wykraść i użyć przy logowaniu się do kolejnych systemów, albo nie. I na przykład ten Interactive Logon, tak, czyli takie logowanie lokalne, no to jest taki, gdzie te kredencjale, dopóki nie przerestartujemy systemu, one są w pamięci. Więc tutaj jeśli administrator wykona jakiś skrypt albo zaloguje się w ogóle do takiego komputera, to dopóki nie przerestartuje go, no to okazuje się, że te kredencjale są w pamięci i można je wyciągnąć. Też nie będę tego wszystkiego omawiał, bo to wszystko jest dostępne, więc szkoda czasu. Jest coś takiego jak model warstw administracyjnych i to jest moim zdaniem jedna z krytycznych i kluczowych rzeczy, jaką każdy administrator systemu Windowsowych powinien zrobić. Czyli po pierwsze to jest podział na, warstwy, na poziomy zaufania, czyli mamy w sieci komputery, które są bardzo zaufane, które są średnio zaufane i które są najmniej zaufane. I wszystko robimy w taki sposób, żeby właśnie będąc administratorami na przykład tych najbardziej zaufanych komputerów nie używać tych naszych kredencjali albo tego naszego konta do logowania się do tych komputerów, które mają niższy poziom zaufania. Jak ktoś kiedyś uczył się na przykład do egzaminu CISP, tam było coś takiego jak model Lapadua i jeszcze jakiś tam drugi był, Bell chyba. Tam były właśnie podane te właśnie zaufanie i przejścia pomiędzy tymi poziomami zaufania. To mniej więcej można powiedzieć, że to jest coś na tej zasadzie. Czyli generalnie powinniśmy, jeśli jesteś jedna osoba, nie jest to duża instytucja, to powinna mieć co najmniej 3-4 konta według tego modelu, tak? konto, którym zarządza tylko i wyłącznie e, kontrolerami domen, konto, którym tylko zarządza tymi serwerami, które są gdzieś tam niżej, jeśli chodzi o poziom zaufania, no i konto zwykłe, które używa do zarządzania stacjami roboczymi, a jeszcze najlepiej jeszcze czwarte konto, które jest zwykłym jej kątem użytkownika zwykłego, tak? z którego ma dostęp do poczty, do przeglądarki i tak dalej. <laughs> tak żeby to zrobić, to są to musimy kilka rzeczy spełnić. Po pierwsze, musimy zidentyfikować te komputery, które są najbardziej zaufane. No to wiadomo, kontroler domen. Drugie, kredencjale, czyli te konta, które y, są w tych kontrolerach domen y, wykorzystywane do zarządzania, administracyjne. Trzecie, wszędzie wszystkie systemy, w których te kredencjale, do których się logujemy. I czwarte, wszystko czy wszystkich, którzy mają kontrolę nad tymi systemami, do których się logujemy. Jak ograniczymy te wszystkie rzeczy do minimum, to wtedy można powiedzieć, że panujemy nad tymi najbardziej zaufanymi kredensialami i no jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś je wykradnie. Dlaczego to jest takie istotne? Powiem tak, braliśmy udział przy wielu różnych incydentach i zawsze, jeśli chodziło o kompromitację domeny, czy w ogóle to, to właściwie można powiedzieć, że to jest kompromitacja całej sieci w dużej organizacji. No i co wtedy zrobić? Tak naprawdę nikt z tych dużych firm nie jest gotowy na to, żeby postawić od nowa całą domenę, czy całą w ogóle sieć. Wiadomo, są tam takie mechanizmy, że możemy ten token, przepraszam, że to konto Kerberosa restartować, bo tam jest taki mechanizm, że go restartujemy raz, synchronizuje się kontrolę drugi raz i wtedy no, możesz okazać, że jesteśmy trochę bardziej bezpieczni, że ktoś tam nie wygeneruje tego tokena, jeśli nie dostanie do jakiegokolwiek systemu. Ale to wszystko są rzeczy, my do końca na 100% nie wiemy, czy co też ten intruz zrobił sieci wewnętrznej. Więc zrobienie później takiego naprawdę porządku po włamaniu, to jest bardzo długa praca. W związku z tym, jeśli to zrobimy, to przynajmniej jesteśmy w stanie e, przed pewnymi, przed później pracą, nawet po włamaniu do sieci naszej, e, być pewni, że pewnych rzeczy, no, ktoś tam do, do, czy do pewnych poziomów, do bardziej zaufanych systemów e, się nie dostał. To no też taki przykład, jedna z polskich instytucji. Mam nadzieję, że ta instytucja mnie nie słucha. Też kiedyś do nich było włamanie, Później na stronie zostało opublikowane na, na pesdb chyba opublikowane wszystkie hasła, hasze, hasła, między innymi Kerberosa. No i nie zresetowali tego. Nie zresetowali tego konta, więc tak naprawdę po dwóch latach ktoś mógł sobie wziąć ten token jak będąc w sieci wewnętrznej pracownik i być administratorem tego, tej całej sieci. Jak to można zrobić, jak taka przykładowa polityka może wyglądać? Oczywiście dzielimy sobie grupy, robimy sobie tutaj, nawiązując do tego rysunku, o którym mówię, że mamy administratorów serwerów, domeny, administratorów workstacji. no i jeszcze mamy grupę lokalnych kont, i robimy restrykcje. tak? Są takie uprawnienia w Windowsie, jak deny logon a, a job i tak dalej, tak? i można sobie po prostu podpowiednie po przypisywać. Czyli na przykład lokalnie, lokalne konta, no wiadomo, że bez sensu jest, że ktoś przez sieć próbuje się zalogować na lokalne konto. Powinniśmy to zablokować, bo to już jest coś, co nam naprawdę może w bardzo dużym stopniu ograniczyć e, jakąś próbę tej penetracji, tej sieci wewnętrznej. Takim idealnym rozwiązaniem, które jest rekomendowane, to jest właśnie stworzenie dla administratorów dedykowanego, oddzielnego lasu, czyli stawiamy całkowicie nową infrastrukturę. Nowy las i robimy jednokierunkowe zaufanie. Oczywiście ten las i ta domena, która tam jest, ma bardzo ograniczoną funkcjonalność, bo tylko służy administratorom i tylko ich konta tam powinny być. I oni z niej właśnie logują się i zarządzają. Więc wtedy można dosyć szczegółowo ograniczyć, e, o, e, ograniczyć tutaj to, że ktoś te kontrolery domen nam czy hasła administratorów nam e, e, przejmie. No jeszcze kilka innych rzeczy jest, no hardening to wiadomo, tak, zawsze powinien być przeprowadzany, czyli Microsoft też dostarcza wielu takich nawet narzędzi, gdzie nie trzeba tego robić, bo mi się zawsze kojarzyło to, że po prostu mamy 10 tysięcy ustawień i teraz poustawiajmy to, ktoś, nie wiem, czy ktoś kojarzy takie rekomendacje CIS instytucji, tak, oni mają takie pdf -y, jak powinno się zabezpieczyć z Windowsa, kontrolę domeny Windowsa w takiej wersji i tak dalej, no po prostu tych ustawień to jest masa, nikt tego normalny nie jest w stanie szybko zrobić. To są gotowe narzędzia, gdzie tak naprawdę aplikujemy cały profil na, na, na kontrolę domeny i w miarę jesteśmy zabezpieczeni, plus jeszcze kilka jakichś dodatkowych ustawień. Oczywiście stacje robocze to jest kolejny temat, taki z którym za chwileczkę powiem. Administratorów też powinny być odpowiednio przygotowane. W takim wyizolowanym lesie powinny być automatycznie aktualizacje, czyli nie powinno być tam, po prostu to się powinno samo, tak? Żeby jak najmniej zarządzania było tymi serwerami. Powinny się automatycznie instalować wszystkie poprawki, no i jeszcze powinno być też oczywiście monitorowanie też zaimplementowane. Uprzywilejowany akces też jest kilka takich mechanizmów, też nie będę wszystkich mówił. No, jeden, jeden z podstawowych LAPS, czyli zarządzanie lokalnymi. Jeśli już muszą być jakieś lokalne konta administracyjne, no to e, jest taki mechanizm, za pomocą domeny można zarządzać za pomocą właśnie e, Lapsa. E, just in Time e, Privileges, to jest też narzędzie Microsoftu, które po prostu w tym. Uprzywilejowanym w tym dodatkowym lesie tworzy konta grupy, przepraszam, w którym nie ma żadnych kont użytkowników. Tylko na czas, kiedy my chcemy coś zrobić, jakąś operację, tam są dodawane, zaraz po tym są zdejmowane. Więc też po prostu to jest tylko na zarządzanie, odbywa się w jakimś czasie. Tak w skrócie, oczywiście. Eee, też, no tutaj też taka bardzo podstawowa rzecz RDP. No, RDP nigdy nie było, może kiedyś na początku, ale nigdy nie było do tego, żeby zarządzać serwerami. Także to wykorzystywanie RDP i łączenie się no to za pomocą RDP to jest bardzo duży błąd. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie dla administratorów. Tutaj ostatni case tak firmy, e, firmy doradczej, takiej dużej, międzynarodowej. Tak, tam podstawowe błędy właśnie administratorzy nie mieli dwuskładnikowego uwierzytelniania no i też RDP gdzieś na jakichś kontrolach domeny był. Naprawdę, no dostanie się, no przypuszczam, że ktoś to się tam włamał, to właśnie zajęło mu trzy godziny, żeby mi był administratorem domeny. Stacje robocze administratorów. No właśnie, to też już odpowiedni system musi być przygotowany, odpowiedni sprzęt, żeby był BitLocker, żeby była wirtualizacja, żeby można było właśnie, żeby był TPM, jakieś polityki, odnośne, a nawet bez portów jakiś Firewire. No to musi być odpowiedni system. Generalnie powinno się robić tak, że właśnie ten uprzywilejowany system to mamy jako host, a w wirtualnych maszynach mamy te o mniejszym zaufaniu. Czyli to możemy mieć tam na tym wirtualnym komputerze naszy, nasz taki środowisko, z którego korzystamy, z przeglądarki, z poczty, i właśnie w taki sposób to powinno być zorganizowane. No i wiele różnych ustawień. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o takie główne zalecenia. To, to co mogę powiedzieć na podsumowanie, to generalnie zawsze wiadomo, że wszystkiego tego się nie da, pewnie po pierwsze, od razu zrobić. Po drugie, zawsze jest coś do poprawy i można zrobić. Po trzecie, bardzo często to, co zauważam, firmy szukają jakichś bardzo zaawansowanych usług, jakichś threat intelligence, jakichś nie wiadomo czego, a generalnie w sieci wewnętrznej jest setki czy tysiące komputerów, które nie są spatchowane albo nie są odpowiednio monitorowane. I to od tego powinno się zacząć, żeby no utrudnić tą rolę tym atakującym, którzy no wcześniej czy później i tak gdzieś tam do naszej sieci wewnętrznej się dostaną. I dziękuję. Pytania? Czy z zastosowaniem wszystkich tych zalet i tak dalej, e, pora, teraz jest nie zalet e, można uznać że taką sieć Windowsową za przyzwoicie bezpieczną. Co, co to znaczy przyzwoicie bezpieczna? Tak? To jest y, zawsze trudne do odpowiedzenia. No, ja uważam tak, że nigdy nie jest tak, że w 100% będziemy bezpieczni. Zawsze się znajdą komputery, które albo nie będą spaczowane, albo coś tam. Na, będą jakieś wyjątki, których nie powinno być, ale przynajmniej utrudnimy komuś. Yy, dzięki no, przy, przy, przynajmniej utrudnimy komuś uzyskanie tego najwyższego poziomu, bez, najwyższego poziomu uprawnień, jaki jest w sieci. Bo tak jak powiedziałem, problem jest taki, że później ciężko posprzątać po czymś takim, po, po włamaniu. Tak jak ja wiem z doświadczenia, a w no, wielu uczestniczyłem w jakichś obsługach incydentów w firmach dużych, no to no jest to problem. Niektórzy do dzisiaj tego nie zrobili, tak? no, bo nikt nie będzie stawiał całego środowiska od nowa. Czy któraś z jakichkolwiek firm, dla których pracowałeś, miała jakąś taką politykę dobra, jakiś post fuck up policy na zasadzie jak odzyskujemy albo coś takiego? Niektóre tak, niektóre może od niedawna, tak, bo jest większa świadomość, wcześniej tego nie było, ale faktycznie są takie procedury, co robić jak jest, tak, jak już się to wydarzy, tak? no to tak istnieje coś takiego. Ja tutaj mówię tylko o bardzo dużych firmach, tak? czyli tych największych, gdzie jest tam kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy stacji roboczych. I, ale oczywiście to też się tyczy dla mniejszych. no Może nie dla 10, piętnasto czy dwudziestosobowych osobowych firm, gdzie też niekoniecznie musimy się tak przywiązywać do, do Active Directory i zarządzania komputerami i serwerami, ale w tych dużych to właściwie wszyscy tak mają w taki sposób to zorganizowane. To tylko odwocem tego pytania odnośnie, czy da się zabezpieczyć sieć. Ja powiem z doświadczenia, że największym wrogiem administratorów i ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmach to jest skala. Jest znacznie łatwiej zabezpieczyć firmę, która ma 100 komputerów, niż jak ma 100 tysięcy komputerów i nawet jeżeli ta firma ze 100 komputerami ma nie ma budżetu, ale ma zdeterminowanego admina. To do takiej firmy będzie się znacznie trudniej dostać niż do tej, która ma 100 tysięcy i zatrudnia kilka osób, które są dedykowane tylko do monitorowania, plus cały e, las ludzi od e, no wszystkich innych rzeczy administracyjnych. No i tutaj ja bym się zgodził z tym. Dziękuję. Jeszcze są jakieś pytania? Nie. To ja dziękuję. Jeszcze na koniec też powiem, że my jako firma też szukamy osób. Także bo tutaj wszyscy mówili wcześniej, więc też zatrudniamy. Jak ktoś jest zainteresowany, e, może nie szukamy takich pentesterów, o których wcześniej mówiłem, e, ale jak ktoś jest zainteresowany ciekawą pracą, to też zapraszam. Dziękuję.